Siema, siema, łobuzy i łobuzery. Superman wyrusza w plener, seniorito. Superman seniorito. Tak, lecimy dzisiaj dalej, będzie historycznie. I mało historycznie. Historycznie, odwiedzamy dzisiaj muzeum. No i co, chcemy, dzisiaj zostajemy ostatni dzień w Open, także chcemy jak najwięcej pozwiedzać. No i po wieczorach chyba ruszamy do Siemrec, zobaczymy. Także bądźcie na bieżąco. Tak. Siema. Także mordeczki, nasz następny obiekt do luknięcia, Pałac Królewski i świątynia. Także lecimy do środka. Dobra, jesteśmy pod wejściem, tak troszkę bardziej na uboczu. Nie wiem, czy można kręcić, czy nie można. Jak coś, to najwyżej. O, zdjęcie jest tego tutaj na wejściu. Tam jakieś godziny otwarcia, nie? Bo właśnie tak, jest przerwa. Są godziny otwarcia. Mają przerwę, to jest chyba tam dwa razy dziennie otwarte. Tu jest zakaz oczywiście pistoletów, nożów, nożyczek. Plecaków nawet, patrz. A, bo wiesz, jakaś może być ten. Zakaz palenia, jakie spodenki wolno, jakie nie wolno. I co, lecimy dalej. Jelonka popierdala z przodu. Moja mała przewodniczka. Morning. Sorry? Personal guy? Yeah, the tour guide. No, that's fine. Thank you so much, madam. Thank you, madam. Thank you. O, tak wygląda mapa. Tutaj bileciki się kupuje. Fajnie my trafili, bo jest promocja. $10 za osobę. Normalnie jest $15. I sobie zwiedzimy zaraz Zamek Królewski. Jest tak samo jak w tym, w Anglii, że większość tego zamku jest do zwiedzania, a część tam chyba mieszkają. Królowa i... Dobra, wchodzimy. I ręce kazali przywdziać. Tak. Ilące kazali przywdziać szatę, bo mówię, że trzeba te mieć ramiona przykryte. No i tu było jedno wejście dla turystów, a tam z boku było dla lokalnych za darmo, nie? W całej Azji jest, ale to jest spoko, oni też tak może siana za bardzo nie mają, a mają możliwość się zwiedzić, nie? No. Można przewodnika sobie wziąć. Tam powiedzieli, że jest przewodnik. O, tu radę. Robią zdjęcie. Zrobię i ja. Tam jeszcze coś dobudowują. Tu też coś, wiesz, budują, patrz. No, ogólnie byliśmy teraz tam. Tam jest ogólnie tron króla. Można sobie go pooglądać. Czerwony dywan, wszystko, ale nie można robić zdjęć niestety. Tutaj mamy następną jakąś taką kapliczkę. Zaraz zobaczymy, co tu się robi. Eksponaty. Królewskie. O, tu takie szaty królewskie. Proszę bardzo.
żywierskie kostium. A, to są te służba. I każdy dzień tygodnia ma inny ten swój. No dobra, nie? Wiadomo, jak dzień tygodnia. Jest 7. No. Na każdy dzień tygodnia inny strój służba ma, czy kto to tam jest. Służba to jest, tak? No. Chcemy zobaczyć, co tu się dzieje. Chociaż troszkę to zjebane, nie? Że można w niektórych miejscach jakieś zdjęcie robić, a nie filmować. My mordeckie jesteśmy teraz pod świątynią królewską. Zakaz nagrywania, zakaz fotografowania. I co tam było w środku? Wszystko ze złota. Nie? Tam był posąg ze złota, który ważył ile? 4 kilo i na sobie miał 300 diamentów, nie? No, na czole miał gdzieś taki, coś takiego, tu miał taki cały jakby z kamieni, taki jakby kwiaty, czysta prawdziwych diamentów i 94 kilo złota, nie? I wszystko ze złota, jakieś naczynia, jakieś takie różne rzeczy, dużo posągów było. Tak, najróżniejsze. Jakieś biżuteria i tych królów, nie? Łóżeczko co było? Nie, łóżeczko od króla było, które zrobili specjalnie do koronowania. Na koronację. Na koronację. I ważyło też, nie, było zrobione z 20 paru kilo złota, to było, nie? 23 kilo złota. Łóżeczko na koronację, nie? I tam jest zagabioto, nie? Takie widać, że jest takie stare ten, nie? No. Naprawdę, coś niesamowitego, nie? No fajny klimacik, fajny. No szkoda, że my nie mogli tego pokazać, nie? Bo tam było złota, nie wiem, kurwa, tona złota chyba, nie? I srebra, też dużo srebra było, nie? Także lecimy dalej. Ja mam tam jest cicheczka. Jak tu wszystko powstawało, chyba ten zamek, jak to kiedyś wyglądało, patrz. Tak, typowy dom jest napisane. Oni dużo w takich domach teraz mieszkają, nie? Napisane, no. Takie wille kambodżańskie. Też tam mieszkali, ludzie taki też mieszkają w domkach, nie? Jakby byli w jednym miejscu, co? Coś tam będzie na pewno w którymś filmie pokazane. A tu jacyś, ty, co to jest? Jacyś fajterzy chyba. Takie stroje nosili, no proszę bardzo. No pani tam robi jedwab ogólnie, o, na takiej maszynie. My to też widzieliśmy w takich lokalnych właśnie miejscówce, na takiej wyspie, gdzie tylko tym się zajmują mieszkańcy i z tego żyją do tego czasu. O, tu jeszcze jakieś ten, jakieś korony, czapeczki takie ich. Takie z takimi czubeczkami, antenkami. Ja chcę z tego, o, to jakiś też pałac, proszę bardzo, makieta. Model z jakiegoś tam.
też jest model od... No dobra, lecimy dalej. A tu patrzcie, łóżeczka. Na nominacji króla ogólnie było ze złota. No, morderczki galeria złota i srebra. Tu na szczycie można kamerować. No, następne ciężkie kilogramy. Gold elefant. Ciekawe, czy on jest wypchany cały? Tak, jeden słonik i kurwa by chcesz życie ułożyć. Patrzcie, ile tego jest. Wszystko ze szczególnie złote. Jakieś czapki stare. No. A tu złoto, a tu srebro się już zaczyna. Silver elephant, proszę bardzo. Tym oto pięknym akcentem lecimy dalej. Proszę bardzo, następne. A na słonie nakładali. A i potem przywozili królów na tym. To bardzo nieładnie. No i tak to wyglądało. Na słoniach przywozili. Łyżeczko zamontowane. No ale ogólnie my już zasięgnęli opinii od miejscowych i król obecny nie ma co za dobrej opinii. Ogólnie za bardzo współpracuje z innymi krajami i powoli sprzedaje ten kraj, z tego co wiemy. Tu nikt nie chce mówić, nie? Tu nawet jak my siedzieli z takim kolesiem w tuk-tuku i my z nim rozmawiali, nie? Jak tam ten król, jak co tam, to on był tylko z nami jakby, a on gadał szeptem i pokazywał tak, cicho, cicho, że ten, nie? Że się bał, nie? Ja mu mówię, co by się stało, jakby ktoś wiedział, nie? Że tak mówisz na króla, nie? No, mówi, że więzienie, nie? I to chyba całe życie by dostał, nie? Że w ogóle się odezwał źle w temacie króla. No, tu jakaś kawiarenka na wyjście. To jest fajne, patrzcie. Syk. No. No i co, wybijamy z tego Pałacu Królewskiego. Nawet spoko było, ale bez większego wow. Jeszcze zapysiano, to naprawdę grubo. Także lecimy dalej. Mamy na koniec taki upominek od króla. Woda za, woda za darmo. Oryginalna pałacowa Royal Palace. Proszę bardzo. Nie ma lipy. Thank you, madam. Także co, śmiejemy dalej. Thank you, brother. I lecimy. Z tamtej chyba. Wow, nice tattoo, right? Thank you, brother, thank you. Welcome, I like it, people have got tattoo right there. Thank you. Because I got to. Thank you. I have to. I do with movies, brother, I do with movies. One second. No, no, no. He's funny. Anyway, we have Peter. Oh, he's good. Koleś do mnie podbija, k***a, mi ty k***a, jakieś cukry na pierdolę, że ma fajne tatuaże. A ja mu mówię, o, fajne tatuaże to, że uderzam i tam jakiś napis pokazuje, ja mówię, teraz kręcę film. A on mówi, przepraszam, mówię, a my mamy jej tak skuter, nie? A macie skuter, odwróćcie się i poszedł. A tu przyjaciel wielki, nie? Także jak będziecie gdzieś w jakichś takich krajach, to miejcie też na uwagę, nie dajcie się tak naciągnąć, bo no taka jest prawda, że jak my, gdzie my tu byli, w Kolumbii pierwszy raz, nie?
to my chyba więcej się naprzejebali na bezdomnych niż na nas samych. Kurwa, bez kity, nie? Bo to kurwa. A mówię, ale mi serce pęka, ciu mnie. A potem wyszło, że to jest kurwa, że oni się wcale źle nie mają. Dobra, lecimy tam, lecimy po skuterek, tak? Tak. I lecimy dalej. Tak. No, a takie są drogi w stolicy. Kurczę, w centrum praktycznie. No. Droga równoległa do bulwaru, nie? No. Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry, trzeba być przygotowany na wszystko tutaj. W lewo, w lewo. A tutaj proszę bardzo, jedzonko. Jakie wjechało, jakiś makaronik z jakimiś... Sałatka po wietnamsku, tu jest jakiś sosik. Pan powiedział, żeby tu mieszać. Pokaż, jak ładnie mieszasz, no. Wlejemy. Tak, cały wlewamy. Będzie cały wlewać. I szybko, i szybko. Nie szybko, fajnie. Wkręcam cię, dziewczyno. Ładnie wymieszać i... Wyszliśmy, jest bardzo moc. Dobra kuchnia. Tak, byliśmy tu, bardzo dobra kuchnia, nie? Ogólnie jesteśmy teraz tu drugi raz i się zmieniło w ogóle całkowicie menu. Tak. Było coś innego, tak? Papieronka, proszę bardzo, kawa. Piękna gazela. Szyku! Ona pokosmana, ona się stresuje. Pięknie wygląda, że przez już podróży nie musi być wszystko na... Tak się mówi tip-top. Gdzie moje jedzenko? Ojojojoj! Pojechało. Pierwsza część mojego jedzenka, czyli makaronik. Bardzo zajebisty, taki białutki. Tu wszystko... Wszystko mi tu leci, a tutaj jest szef kuchni. A, ja się tak miałem. Dobra. Zastydził się. No dobra. A tu mam. A co zrobić? Jeszcze ci przyniesie te, bo wygląda. Sajgonki jeszcze? No nie wiem, sama nie zostawię, wybrałem sobie. Moje tak wygląda po mieszaniu. Tak. Super, moim zdaniem. Mi sałatka na ciepło z makaronem ryżowym, do tego wołowina, warzywka. Orzeszki, sprażona cebulka, nie? No. Naprawdę te kuchnie wietnamskie są bardzo dobre i bardzo zdrowe, nie? A tu są właśnie państwo z Wietnamu? Tak. I tak. Tu jest na przykład zdjęcia też od nich mają. Patrzcie, jak zajebiście, jakie klimatowe. Jak to u nich się tam kiedyś wyglądały restauracje, nie? Okno otwarte, stoliczki wystawione i się szamało, nie? Tutaj następny z Wietnamu temacik, ten pociąg. Też mamy odcinek z tym zrobiony. Jak ty chcesz sobie zobaczyć, to tam bijcie na Wietnam i tam będzie. No. No, i ogólnie takie jedzonko tutaj $5. Co ja tutaj mam? To mi się wydaje, że przyzwoicie, nie? Ogólnie mordeczki to wam powiem tak, Kambodża nie jest tania, nie? Jeżeli chodzi o jakieś restauracje czy coś, jakieś pizze, to są po $15, nie? No. Nawet więcej, no, nawet $20 jakaś pizza czy coś, no ogólnie jest drogo, nie? Mi się wydaje, że to jest taki najdroższy kraj Azji. Jeśli chodzi o takie... No, jakieś takie... Dochodzi o to, że ten sam street food typowo nie zawsze się nadaje do jedzenia. Tak, street food nie zawsze się nadaje do jedzenia, dokładnie. A w restauracji trzeba dużo zapłacić. No my raz mieszkanie my wynajęli. I tam sobie sami gotujemy coś, nie? Sobie tam pojedziemy na targ, jakieś rybki kupimy czy coś i sobie gotujemy, nie? Dobra, to ja już tutaj rozporządzam i zróbeczka. Tutaj proszę bardzo, jak pani robi sajgonki oryginalne z Wietnamu. Bardzo fajna restauracja, polecamy tutaj. Jedzonko bardzo dobre i ten. Tu jest pani szefowa, tam jest pan szef, bardzo pozytywni ludzie. Także lecimy. Zdróweczka. No, mordeczki, przedłużyły nam się. Ostatnia nocka przed wyjazdem. Patrz, jakie fajne na recepcji. Lecimy do góry. Już my mieli dzisiaj jechać i się przedłużyło, nie? A jaki jest bajer, ja tego nie widziałem w żadnym innym hotelu. Patrzcie, tu jest ten, snuwanie pokoje. A tu co jest? Palarnia. Chyba pod domyczki, nie? Dobra, pokażemy pokoik, wygląda tak. O, troszkę jak to u nas, bałagan. Ale jest dobrze. I w końcu mamy widok z okna. Mamy telewizor. Szkoda, że nie w języku, jest klima. To się chwali najbardziej chyba.
No i co? I zabijamy.